PM-63 był bronią przeznaczoną dla żołnierzy obsługujących sprzęt ciężki, np. załogi czołgów lub kierowcy samochodów, a także oddziały specjalne, stąd też zamiast PM-63 zaczęto używać nazwy RAK, czyli ręczny automat komandosa. Tejże broni używała także milicja obywatelska. Konstruktorem RAK-a był współtwórca WISA Piotr Wilniewczyc. PM strzela z zamka otwartego jak PPS MP40 lub Sterling. Strzelanie ogniem pojedynczym uzyskujemy przez krótkie ściągnięcie go języka spustowego, a ogień ciągły przez ściągnięcie go do oporu. Tego typu mechanizm stosowano wcześniej w PMCZ-26, a później w karabinku AUG. Po ostatnim strzale zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu i aby wznowić ogień, trzeba tylko wypiąć pusty i podpiąć pełny magazynek oraz nacisnąć spust. Raka można przeładować na trzy sposoby. Tradycyjnie napiąć zamek lub drugim sposobem oprzeć kompensator zwany łyżką o twarde podłoże i nacisnąć na uchwyt pistoletu. Trzecia metoda, niekonwencjonalna i czasami stosowana przez strzelców, polega na energicznym pchnięciu broni w tył i w przód. O raku krąży wiele negatywnych opinii, jak chociażby to, że potrafi podczas oddawania strzału wybić oko, co jest zupełnie niemożliwe. Istnieje ewentualne zagrożenie podbicia oka, ale żeby tego dokonać, trzeba przed ściągnięciem spustu dotknąć policzkiem do zamka. Kolejnym mitem jest to, że rak może nam odstrzelić palce. Sprawdziliśmy to. Jeśli ujmiemy broń w tak nielogiczny sposób, to przy słabym chwycie dłoń zostanie odepchnięta w dół, a przy silnym chwycie zamek nie przesunie się do przodu i dlatego też strzał nie padnie. Czasami pojawiały się nieprawdziwe informacje o raku, nawet w fachowej literaturze, na przykład w tej oto książce. Nie dość, że autorzy mylą nazwę PM-63, wpisując nazwę PZ, to w dodatku piszą, i tutaj cytat, że jest prawie niemożliwe dokładne celowanie z tej broni podczas strzelania seriami, kiedy przyrządy celownicze są w ciągłym ruchu. W rzeczywistości ruch przyrządów celowniczych nie ma żadnego znaczenia, ponieważ skupienie podczas strzelania seriami jest porównywalne z takimi broniami jak na przykład Glauberyt, PPS czy Sterling. Kolejnym błędem w książce jest informacja o tym, że amunicją używaną do PM jest nabój Parabellum. W rzeczywistości używano go tylko w fazie prototypu, który nigdy nie wszedł do produkcji. Kilka wersów niżej napisano o 6 gwintach w przewodzie lufy. Faktycznie PM posiada ich 4. W następnym wersie wymieniono pojemności magazynków 15, 25 lub 40, ale tego ostatniego nikt jeszcze nie widział. Jeśli chodzi o czysto techniczne dane dotyczące raka, jego szybkostrzelność praktyczna wynosi 90 strzałów na minutę. A więc łącznie 4 magazynki, które otrzymywał żołnierz w komplecie z bronią. Dla żołnierzy obsługujących sprzęt ciężki taka ilość amunicji była do zaakceptowania, ale dla członka oddziałów specjalnych to zdecydowanie za mało. Przykładowo karabinek Kałasznikowa posiadał w komplecie 120 sztuk naboi, mimo że strzelał wolniej od PM-63. Ale to niewiele w porównaniu z żołnierzem USA, który w zestawie z M-16 dostawał łącznie aż 210 sztuk amunicji. Jedną z zauważalnych i w zasadzie odczuwalnych wad raka była mała i ruchoma stopka kolby, potrafiąca się odwrócić w momencie złożenia do strzału. PM-63 nie był bronią idealną, ale też nie był taki zły, ponieważ złych rzeczy się nie kopiuje, a przecież polskiego PM skopiowali sami Chińczycy.